potrafimy już dodawać wektory, no to teraz zastanówmy się, jak wektory odejmować. Żeby odejmować wektory, to najpierw spróbujemy zapisać to algebraicznie i zastanowimy się, co to znaczy odjąć od siebie wektory. Otóż wektor A odjąć wektor B to będzie to samo, co do wektora A dodać wektor minus B. Co to znaczy wektor minus B? To znaczy wektor przeciwny do wektora B. To przypomnijmy sobie, co to znaczy, że wektor jest przeciwny do jakiegoś wektora. Jeśli mamy tutaj wektor, niech to będzie już wektor właśnie B, to co to znaczy, że wektor jest przeciwny do wektora B? No to znaczy, że ten wektor ma ten sam kierunek, tę samą wartość, ale przeciwny zwrot. Jak go w takim razie narysujemy? Ano narysujemy go w ten sposób, na przykład tak. No i widać, że to jest wektor minus B. I teraz zastanówmy się w takim razie, jak będzie na rysunku wyglądało dodawanie do siebie, odejmowanie od siebie wektorów A i B. No to narysujmy jeszcze raz wektor A. Niech to będzie taki wektor. Podpiszmy go, że to jest wektor A. Będę się starała na podpisu na biało, a nie zawsze pamiętam o tym. No i wektor B, niech to będzie taki sam wektor, jak ten przez nas już narysowany. Czyli niech ma długość czterech kratek. Podpiszmy go, że to jest wektor B. No i teraz chciałabym od wektora A odjąć wektor B. Co muszę zrobić? Narysować wektor przeciwny do wektora B. No to proste. Zrobię to metodą budowania równoległoboku. Rysuję wektor, oj, na niebiesko miało być, już się poprawiam. Rysuję wektor minus B. Powinien mieć tyle samo kratek, czyli 4, raz, 2, 3, 4. Dobra, tutaj kończymy. I to jest wektor minus B. Jak będzie wyglądało teraz odejmowanie od wektora A wektora B? No to jest dodanie wektora minus B do wektora A. Budujemy w takim razie równoległobok. No to zbudujmy ten równoległobok. Jeden bok. Drugi bok. I teraz wektor, który jest różnicą, to jest wektor, który ma początek tam, gdzie ma początek wektor A i minus B, a koniec tam, gdzie koniec ma... gdzie jest drugi wierzchołek naszego zbudowanego przez nas równoległoboku. Dobrze, i podpisujemy, że to jest wektor A odjąć wektor B. To była jedna metoda, ale druga metoda polega na tym, że w końcu wektora A umieszczam wektor B. No to zróbmy to jeszcze w ten sposób, żeby zobaczyć, że wynik będzie ten sam. Wektor minus B. Czyli umieszczam tutaj wektor minus B, tak, podpisujemy, to jest też wektor minus B, no i znowu początek w wektorze A, koniec w wektorze minus B, czyli mamy wektor A minus wektor B. Jest jeszcze jedna metoda, którą warto zapamiętać, która jest dużo prostsza. Mianowicie wystarczy zauważyć, że jeżeli ja połączę końcówki wektora A i B ze sobą, a może linią prostą jednak, właśnie tak, i strzałkę zaznaczę tak jak poprzednio,
to otrzymuję ten sam wektor, czyli łącząc te dwa końce wektora, również otrzymuję wektor a minus b, trzeba tylko pamiętać, gdzie ma być koniec, gdzie ma być początek. Koniec ma być w wektorze, który jest odejmowany, czyli w b, a początek, a koniec musi być w wektorze a. To jest wektor a minus b. To zróbmy to jeszcze raz, bez całej tej konstrukcji, żeby zapamiętać metodę. Ona jest niezwykle przydatna. Mamy jakiś wektor c. No powiedzmy, że to będzie taki wektor pionowy. Podpisujemy c. I drugi wektor d. Powiedzmy taki. Podpiszmy, że to jest wektor D. Jak będzie wyglądał wektor C minus D? No, łączymy końce wektora C i D. I pamiętamy, że zwrot jest do pierwszego wektora, czyli do wektora C. I możemy podpisać, że ten wektor, trochę ten koniec mi nie wyszedł, to jeszcze poprawię troszkę, o, żeby ta strzałka była wyraźniejsza, dobrze. I teraz podpisujemy, że ten wektor to jest wektor C, odjąć wektor D. Gdybyśmy chcieli od wektora D odjąć wektor C, to otrzymalibyśmy wektor, który ma ten sam kierunek, tę samą wartość, ale przeciwny zwrot. Polecam to już Wam samodzielnie przećwiczyć i zapamiętać tą metodę, bo ona nam się bardzo przyda w kinematyce, kiedy będziemy mówili o wektorze przemieszczenia. Szybkie zaznaczanie wektora przemieszczenia jest bardzo proste, jeśli umiemy konstruować różnice wektorów w taki szybki sposób. No nie muszę mówić, mam nadzieję już po poprzednich filmach, że długość wektora C minus D nie jest banalną sprawą obliczenia w ogólnej sytuacji i trzeba to robić z geometrii, z korzystania albo stwierdzenia Pitagorasa, jeśli mamy jakiś kąt prosty, albo z bardziej złożonego twierdzenia sinusów lub kosinusów, żeby długość tego wektora obliczyć, mając dane długości wektora C i długości wektora D. Na pewno nie jest to tak, że długość wektora C minus D to jest długość wektora C odjąć długość wektora D. Proszę o tym pamiętać i dobrze sobie to przemyśleć, żeby takich błędów nie robić, a zdarzają się często uczniom tego typu błędy. Mam nadzieję, że po zrozumieniu tych filmów już takich błędów robić nie będziecie.